Yesterday we talked about the difference between the truth and the fact. Wczoraj mówiliśmy o różnicach pomiędzy prawdą i faktem. You remember the truth? Pamiętacie, że prawda? Truth equals. Prawda równa się. Fact plus power. Fakt plus moc. And the power is love. A ta moc to również miłość. And our genes respond to the power. I nasze geny reagują na moc. Our genes requires power coming from outside. Nasze geny potrzebują mocy z zewnątrz. And Satan says, a szatan mówi, truth equals fact. Że prawda równa się fakt. That's very satanic. To jest to szatańskie równanie. And this makes us blind. I to sprawia, że jesteśmy zaślepieni. Not to be able to see the... I nie jesteśmy w stanie widzieć this power. Mocy Bożej. And, our health message should be based on that truth. I nasze poselstwo zdrowia musi być oparte na tej prawdzie. Not just the facts alone. A nie jedynie na faktach. And we talked about the truth comparing to a marriage. I mówiliśmy już o prawdzie w nawiązaniu do małżeństwa. When there is no love, i tam gdzie nie ma miłości, our marriage is degenerated into the facts. Nasze małżeństwa mogą ulec takiej degeneracji do poziomu faktu. Yes, it is fact that we are married. I to może być faktem, że jesteśmy małżeństwem. We are husband and wife. Jesteśmy mężem i żoną. But is it love? No. Is it meaningful? Czy jest w tym małżeństwie miłość? Is it meaningful relationship? Czy to jest taki związek, który ma dla nas znaczenie? No, it is meaningless. Bardzo często niestety jest tak, że pozbawiony on jest sensu, znaczenia. There's no meaning. Nie ma w tym związku znaczenia. So, whether there is meaning or no meaning is determined by the love. I to, czy ten związek ma znaczenie, czy nie, jest zdeterminowane miłością. So, that's why our genes respond to the love. I to dlatego nasze geny mogą reagować na miłość. And that's why our genes respond to the meaning. I dlatego nasze geny reagują na coś, co ma znaczenie. This morning I'd like to talk to you about the relationship between the water. Dzisiaj rano chciałbym mówić na temat związku wody z genami. Water is very simple chemical. Woda jest bardzo prostym związkiem chemicznym. You know, it is H2O. H2O. One oxygen atom and with the two hydrogen atoms. Tlenu i dwa atomy wodoru. Very simple. Bardzo proste. But water is very important for ale us. Woda jest dla nas bardzo ważna. You know, our cells, our body is 65% is water. Nasze ciało aż w 65% składa się z wody. Water dissolves everything. Woda rozpuszcza wszystko. Without water, our cells cannot really function. I bez wody nasze komórki nie są tak naprawdę water w stanie funkcjonować important. Prawidłowo. Tak więc jest ona bardzo ważna. You have to have a sufficient amount of water for your kidney to produce urine. I musicie mieć dostateczną ilość wody, aby wasze nerki mogły wytworzyć mocz. All I am telling you is a fact about water. I wszystko, co teraz mówię wam o wodzie, jest faktem. It is the fact. To jest fakt. And let me tell you some more facts about water. I pozwolę sobie jeszcze powiedzieć wam o kilku innych faktach związanych z wodą. Some of the scientists did some research on arthritis. Niektórzy naukowcy przeprowadzali badania związane z artrytyzmem. Okay, this is a joint here. Tutaj mamy staw. And this is bone. To jest kość. And this is a bone. I to również jest kość. Actually, this picture shows your knee joint. I to zdjęcie pokazuje wam staw kolanowy. Every joint has a capsule. Każdy staw posiada taką torebkę. So this is blood vessels. A tutaj mamy naczynie krwionośne. Okay. Blood vessels. Naczynie krwionośne. And so this joint is divided in half. Tak więc ten staw jest podzielony na dwie części. You see this dotted line here. Widzicie tutaj te ciemniejsze fragmenty. And the joint look different from this side and this side. I z tej strony ten staw wygląda inaczej niż z tej strony. How does this side look? Jak wygląda ta strona? How does this side look? Yeah, destroyed. Tak, jest trochę zniszczona. Joint surface is rough. Tak, powierzchnia stawowa jest szorstka. This side looks very healthy. A ta strona wygląda bardzo zdrowo. And you know how scientists found out? I wiecie, jak naukowcy odkryli? You know, there are blood vessels in the bone. Odkryli, że w kości znajduje się duża ilość naczyń krwionośnych. Well, let me show you the picture of the bone. Pozwolę sobie pokazać wam teraz zdjęcie kości, które może będzie bardziej wyraźne. Okay. This is a bone here. To jest kość. And you can see the bone with the many holes, right? Widzicie tutaj kość z takimi wieloma otworami. If you magnify this portion here, jeśli powiększycie tę część, then you see this. To wtedy zobaczycie coś takiego. Wow. See?
The bone has this tubes. Kość posiada wiele takich otworów, przewodów. Inside there's a nerve. Wewnątrz są również nerwy. And there's also blood vessels. I także naczynia krwionośne. So bone is not that simple, you know. Tak więc kość nie jest czymś takim bardzo prostym. Very complex. Ma bardzo złożoną budowę. The tiny blood vessels going into the bone. Tak więc wewnątrz tej kości znajduje się dużo takich malutkich naczyń krwionośnych. So if you have a sufficient amount of water. Tak więc jeśli macie dostateczną ilość wody w organizmie, in your blood, w waszej krwi, then this water will get into the bone. Wtedy ta woda dotrze do kości. Okay. And if you don't have enough water in your blood. A jeśli nie macie dostatecznej ilości wody w we krwi, that means you are sort of dehydrated. To wtedy oznaczać to może, że jesteście w pewnej mierze odwodnieni. Not enough water getting into the bone. I wtedy niedostateczna ilość wody dociera do kości. And then what happens is, a następnie? Then what happens is, this is what happens. A następnie ma miejsce coś takiego. So, not enough water is going to this joint. Tak więc niedostateczna ilość wody dociera do tego stawu. Oh, here we have a better picture here. To zdjęcie jest trochę lepsze. Here the blood vessel going tutaj jest naczynie krwionośne wnikające do kości going to the capsule. I następnie do torebki. And this blood vessel supplies i te naczynie krwionośne water in this cartilage. Dostarczają wody do chrząstki stawowej. Cartilage which covers the joint surface. Do chrząstki, która pokrywa powierzchnię stawu. Scientists found out it is very important. Naukowcy odkryli, że jest to bardzo ważne. For the cartilage to contain sufficient amount of water. Aby ta chrząstka zawierała odpowiednią ilość wody. If cartilage is dehydrated. Jeśli chrząstka jest odwodniona. Then there's so much friction in the joint, right? Wtedy pojawia się duże tarcie w stawie. Very easily damaged. I bardzo łatwo może ulec zniszczeniu. We didn't know this before. Ale wcześniej tego nie wiedzieliśmy. This is very recent finding. To jest jedno z ostatnich badań naukowych, które potwierdza to. So joint should be like this. Tak więc ten staw powinien wyglądać w ten sposób. But in this side you can see. Ale tutaj, po tej stronie. And this is hydrated. Tak więc ta strona jest taką stroną posiadającą dostateczną ilość wody. And joint capsule is very healthy here. I tutaj ten staw po tej stronie jest bardzo zdrowy. But this side is dehydrated. Ale ta strona jest odwodniona. And joint is very easily destroyed. I ten staw z łatwością jest niszczony. So water is important. Tak więc woda jest bardzo ważna. Even to protect your joints. Nawet po to, aby chronić wasze stawy. And let me show you next picture. Kolejne zdjęcie teraz zobaczymy. Next picture is stomach. Let's look at tutaj mamy żołądek. And this is stomach here. Tutaj mamy żołądek. This is esophagus. To jest przełyk. And this is duodenum. A tu dwunastnica. And the doctors took out a little piece here. I lekarze pobrali fragment tkanki żołądka. And this wall of the stomach. Tkanki, która zawierała ścianę żołądka. And you know the stomach produces acid. A wiecie, że żołądek wytwarza kwas. Very strong acid. Jest to bardzo mocny kwas. Let me show you some good picture of the stomach. Poszukam jeszcze innego zdjęcia żołądka. Okay, this is better picture of stomach. To jest właśnie zdjęcie żołądka. Okay, this is a stomach here. Tutaj mamy żołądek, widoczna jest śluzówka. There's a food. A tutaj na dnie żołądka znajduje się żywność. And what is this yellow fluid? A czym jest ten żółty płyn? Acid. To jest kwas. And very strong acid. To jest bardzo silny kwas. Remote control is giving me a little problem. Pilot chyba nie funkcjonuje prawidłowo. Okay. So this is acid. And this is food. Tak więc tutaj mamy ten kwas żołądkowy i żywność. And this acid is very powerful. I ten kwas jest bardzo silny. What else is in this yellow fluid? A czym jeszcze jest ten żółty płyn? Acid and? To jest kwas i woda. Yeah. And some digestive enzymes. I oczywiście pewne enzymy trawienne. And even though this acid is very strong, i pomimo tego, że ten kwas jest tak silny, somehow stomach does not get burned. To w jakiś sposób ten żołądek nie jest spalony przez ten kwas. If you regurgitate your acid into the esophagus, like this. I jeśli do tego ten kwas dostanie się do przełyku, to wtedy pojawi się taki problem. Then you can burn your i odczuwacie zgagę, wtedy pieczenie. Acid is very powerful. Dlatego, że ten kwas jest bardzo silny. But then scientists recently found this out. I wtedy naukowcy odkryli, they compared the person who drank sufficient amount of water.
Naukowcy porównywali osoby, które piją dostateczne ilości wody z osobami, które nie piją jej w dostatecznych ilościach. This is entire thickness of the wall. A tutaj widzimy grubość ściany żołądka. Look, this person and this person is different. Porównajmy teraz i zobaczmy, że ściana żołądka tej osoby i tej różni się. This person is well hydrated. Ta osoba miała tą ścianę żołądka dobrze nawodnioną. This person is not well hydrated. A ta źle nawodniona. What is difference you see here? Jaką różnicę tutaj widzicie? Oh, look, this mucus matter and the bicarbonate. I posiada o wiele więcej wody. Bicarbonate is very important to neutralize this acid, right? Bicarbonate, soda. So, soda. And you can see this mucous membrane just shrunk. Tak więc widzicie, że ta śluzówka tutaj jest taka skurczona. And these are the acid and food. A tutaj mamy kwas solny połączony z żywnością. And also you see this layer is mucus. A tutaj widzimy, że ta warstwa jest taka pełna śluzu. A stomach cell produce mucus. Nasz żołądek wytwarza też taki śluz. To protect its wall. Aby chronić swoje ściany. So when you should drink a sufficient amount of water to produce more mucus. Tak więc powinniście pić odpowiedniej ilości wody, aby wytworzyć dostatecznej ilości tego śluzu. If you don't drink enough water, a jeśli nie pijecie dostatecznej ilości wody, your mucus layer is so thin, to wtedy ta śluzówka, tego śluzu jest tak mało, look, easily this acid molecule is invading, że z łatwością te cząsteczki kwasu solnego będą przenikać do tych głębszych warstw ścian żołądka. It can damage the next layer. I mogą niszczyć te niższe warstwy. But in this person, a w przypadku tej osoby, water, the acid cannot penetrate mucus layer. Ten kwas nie jest w stanie przeniknąć tej śluzówki. Because mucus layer is very thick. Dlatego, że warstwa tego śluzu jest wtedy gruba. Also this mucus layer has lots of bicarbonate. I ta warstwa śluzu zawiera też dużo sodu. Bicarbonate is alkaline. A ta soda ma właściwości zasadotwórcze. So it can neutralize the i dlatego jest w stanie neutralizować wpływ tego kwasu. So it protects your stomach. I może chronić żołądek. Water has many wonderful factual scientific character, function. Woda posiada wiele takich wspaniałych, niezwykłych właściwości. And another thing I'd like to show you is, i jeszcze coś chciałbym wam pokazać. This one here. Okay, this is about nerve. A ten rysunek mówi nam o funkcjonowaniu nerwów. Here's a nerve. Tutaj mamy nerw. And inside the nerve there's many nerve fibers. A wewnątrz nerwu znajduje się dużo włókien nerwowych. So they magnify the nerve. A więc to włókno nerwowe. And if you take out możemy powiększyć. This one single nerve. A jeśli powiększymy jedno z takich włókien nerwowych, then you cut and magnify again. To wtedy zauważymy coś takiego. And there is a microtubules. A tutaj mamy jeszcze takie mniejsze części włókna nerwowego, where the important chemicals travels. Które transportują bardzo ważne związki chemiczne. And in between these tubules, a pomiędzy nimi, this dark area, tutaj ten fragment zaznaczony ciemnym kolorem, water. Znajduje się woda. Water in the nerve fiber. Tam znajduje się dużo wody w tych włóknach nerwowych. And water is even important in the every single nerve fiber too. Tak więc woda jest niezwykle ważna nawet w przypadku funkcjonowania systemu nerwowego i tych włókien nerwowych. So according to the physiologist's calculation, tak więc według obliczeń fizjologów, we need about 7 to 8 glasses water a day. Potrzebujemy około 7 do 8 szklanek wody dziennie. So it is very important for you to drink during the lecture, you know. Tak więc bardzo ważne jest dla was, abyście pili wodę nawet w czasie wykładu. But problem is we don't feel thirsty. Ale problem polega na tym, że my często nie odczuwamy pragnienia. Why? Dlaczego? Because our gene become degenerated. Dlatego jest tak, że nasze geny są zdegenerowane. Even though your body wants water. Pomimo tego, że tak naprawdę wasze ciało potrzebuje wody, we have been ignoring it. To my ignorujemy tę potrzebę. We have been, pretending that we drink water. I udajemy, że pijemy wodę. While we're drinking tea or coffee, pijąc kawę, herbatę or Coca-Cola, czy Coca-Cola. It is a very much higher concentration. Ale tam znajduje się duża koncentracja innych składników. If you drink something which is higher concentration than water, a jeśli pijecie coś, co ma większą ilość innych składników niż wody, you can rob the water from the cell. To możecie wtedy ograbić wasze komórki z wody. Like in the cell, a w komórce the concentration of the salt in the water is simply 0.9%.
koncentracja sodu wynosi 0,1%. But if you're drinking something very, something which is dissolved, many other things dissolved on the drink, ale jeśli pijecie płyn, który, w którym znajduje się duża ilość rozpuszczonych różnych składników, then it is many times it is just like drinking the ocean water. To jest tak, jakbyście pili wodę z morza czy z oceanu. Even though it is water, pomimo tego, że to jest wodą, the ocean water is still water, isn't it? Bo przecież woda z oceanu też jest wodą. But because of the higher concentration, to przez to, że znajduje się tam duża koncentracja innych związków składników, the ocean water is rubbing water from the cell. To ta morska woda ograbia wasze komórki z wody. Eventually it dehydrates. I w końcu odwadnia was. So that's why the water drinking is important. I to właśnie dlatego picie tej czystej wody jest czymś bardzo ważnym. Okay, these are the facts. To wszystko są fakty. I talk to you about water, right? Powiem wam o wodzie. This is a scientific fact. Ale to wszystko jak na razie związane jest z faktami naukowymi. And now, a teraz we talked about this truth and the fact. Mówimy o prawdzie i fakcie. And when there is love, i tam gdzie jest miłość, everything become meaningful. To wtedy wszystko staje się czymś, co ma znaczenie. When there is love, it is meaningful. Jeśli istnieje miłość, tam jest znaczenie. See, our genes respond to the meaning. Dlatego, że nasze geny reagują na coś, co ma znaczenie. Let me show you an example. Pokażę wam przykład. You know that the very well-known Russian scientist Dr. Pavlov. Na pewno słyszeliście o bardzo znanym naukowcu rosyjskim doktorze Pawłowie. You know this experiment very well. I pewnie słyszeliście o tym eksperymencie. This is what we call the conditioned reflex. To jest eksperyment związany z odruchem warunkowym. So Dr. Pavlov brought a dog. Doktor Pawłow przyprowadził psa. And he rang the bell. I uderzył w dzwonek. Nothing happened. I nic w organizmie tego psa się nie działo. Dog, because dog does not know what does that mean. Dlatego, że pies nie wiedział, jakie jest znaczenie tego dźwięku. When you don't know the meaning. A gdy nie wiecie, jakie coś ma znaczenie, there's no response. To wtedy nie ma żadnej reakcji. And he rang the bell again. Więc on znów uderzył w dzwonek. Dog is looking at Dr. Pavlov. I wtedy ten pies spoglądał na doktora Pawłowa, zdziwiony. What am I supposed to do? Co ja mam robić teraz? Co to znaczy, he didn't know what to do. Pojawia się ten dźwięk. Then, nie time, wiem, co mam robić. A następnym razem he rang the bell. On uderzył znów w dzwonek i dał mu coś do jedzenia. He rang the bell. Potem znów zadzwonił. He waited for i dał half an hour. Jakieś jedzenie. Poczekał pół godziny i ponownie uderzył w dzwonek. I znów dał jedzenie. Then dog finally found out. I wtedy pies w końcu zrozumiał, what does this bell sound mean? Jakie znaczenie ma ten dźwięk dzwonka. Next time, następnym razem, after about a couple of days, po paru dniach, when Dr. Pavlov, gdy doktor Pawłow called toward the bell, już zmierzał w kierunku tego dzwonka, this dog did not even hear the sound of bell yet. To zanim jeszcze ten pies usłyszał dźwięk dzwonka, Dr. Pavlov is trying to reach the bell. Doktor Pawłow dopiero starał się tylko what happens? Sięgnąć do tego dzwonka. To co się wtedy już działo? Saliva. Już ślina była wydzielana. And in the stomach. I w żołądku. All this digested enzyme gene is activated. Wszystkie te geny wytwarzające enzymy trawienne były uaktywnione. Well, he didn't have a food. Ale przecież on jeszcze nie dostał jedzenia. He is simply perceiving the meaning. On po prostu teraz zaczynał dostrzegać w tym wszystkim znaczenie. And this meaning activated. I to samo znaczenie już uaktywniło jego geny. See? And all the, in the pancreas, in the stomach, i trzustka, żołądek, there's all kind of genes which produce digestive enzymes. Zawiera różnego rodzaju geny zajmujące się wytwarzaniem enzymów trawiennych. And they're activated. I one zostały uaktywnione. It is meaning is important. To właśnie znaczenie jest tak ważne. The fact does not really influence a gene very much. Fakt tak naprawdę nie ma żadnego wpływu właściwie na funkcjonowanie genów. It is meaning. Ale znaczenie. And now it became automatic. I teraz ten odruch stał się takim automatycznym odruchem. Dr. Pavlov does not even have to ring the bell. Doktor Pawłow nawet nie musiał już uderzać w ten dzwonek. And dog is ready. Ale pies już był gotów. And a week later, i tydzień później Dr. Pavlov took the bell. Doktor Pawłow wziął ten and the ring dzwonek i uderzył w dzwonek. And dog was fully in expectation. A wtedy pies już oczekiwał na ten posiłek. And Dr. Pavlov put the bell down. Ale doktor Pawłow położył ten dzwonek i odszedł sobie. What a disappointment. Co za rozczarowanie. Bad experience. To takie złe doświadczenie. And now dog is saying,
I teraz ten pies zaczyna mówić. Boy, bear sound does not necessarily mean that it's to jednak ten dźwięk niekoniecznie oznacza, że coś dobrego mi się przydarzy. There's some doubt. Pojawia się jakaś wątpliwość. The dog used to trust 100%. Pies wcześniej ufał w 100%. Now the trust. Ale teraz ta ufność 50% trust is gone. W 50% zniknęła. Next day, następnego dnia doktor Pawłow znów podniósł ten dzwonek, and his wriggling of tail is not as fast as yesterday. Ale ogon psa już nie poruszał się tak szybko jak wcześniej. And he goes, więc popatrzył na to, co robi doktor Pawłow. And he's not at, he does not produce saliva as much as yesterday. Już jego ślinianki nie wytwarzały tyle śliny, co wcześniej. Only about half. Tylko połowę ilości, którą wytwarzały wcześniej. Why? Dlaczego? Now this meaning of the sound's bell only has a half. Dlatego, że teraz znaczenie dźwięku tego dzwonka straciło połowę wartości. This dog does not have a full 100% trust. I teraz ten pies nie ufał już w 100%. See how it is important to trust. Widzicie, jak ważne jest ufać? Our genes respond entirely differently. Jak ważna jest prawda i nasze geny reagują wtedy zupełnie inaczej. And again, Dr. Pavlov left. I znów doktor Pawłow wyszedł z tego pomieszczenia. And dog said, a wtedy pies powiedział, huh. The next day, a następnego dnia Dr. Pavlov picked up the bell. Doktor Pawłow znów wziął ten dzwonek. And dog, a pies prawie w ogóle nie know what to poruszał do ogonem. Nie wiedział, o co to chodzi. Be happy or not. Czy ma się cieszyć, czy nie? A little bit of saliva. I tylko troszeczkę śliny wytworzyły ślinianki. As meaning decreases. Dlatego, że znaczenie, wartość tego znaczenia znacznie trust, spadła. Trust decreases. Ufność również znikała powoli. When you read scripture, gdy czytacie Pismo Święte, if scripture is so meaningful to you, to jeśli treść tej księgi ma dla was ogromne znaczenie, then you trust more, wtedy bardziej ufacie, then your gene will respond more. I wasze geny będą bardziej reagować. But when you don't know the meaning, ale jeśli nie znacie znaczenia tego, co what czytacie, does this mean? Co to znaczy? See, last night we talked about Noah. Wczoraj wieczorem mówiłem o Noem. At the beginning I said, what does that mean? I początkowo kiedyś czytając to myślałem, co to w ogóle oznacza? There's no endorphin. I nie było żadnej korzyści pod postacią endorfiny. It is meaning activated. Dlatego, że to znaczenie tylko uaktywnia geny. When there is a meaning, jeśli jest znaczenie, you can trust. To wtedy możecie ufać. So, the meaning is produced by love. Tak więc to znaczenie jest wytwarzane przez miłość. There's a God. Istnieje Bóg. There's a love. Miłość. There's a meaning. I znaczenie. And trust. I ufność. This entire system, cały ten system is important for jest your health. Ważny dla waszego zdrowia. Our health message must include this first. Nasze poselstwo zdrowia musi stawiać to na pierwszym miejscu. Not just scientific fact alone. A nie jedynie same fakty naukowe. And the fourth day. I czwartego dnia Dr. Pawłow uderzył w gong. And the dog is not wriggling tail at all. A wtedy już pies w ogóle nie poruszał ogonem. Because it's now meaningless. Dlatego, że dla niego ten dźwięk nie miał już żadnego znaczenia. Dog Pavlov rang the bell again. I znów doktor Pawłow uderzył w ten dzwonek. You know what dog did? I wiecie, co zrobił pies? Brrr. Zdenerwował się nawet. It's a meaningless ritual. To był taki rytuał pozbawiony znaczenia. Every living creature gets mad when it is meaningless. Każda żywa istota zaczyna się denerwować, gdy powtarzane są jakieś takie rytuały bez znaczenia. Human being have a special talent. Ale ludzka istota ma ku temu szczególne predyspozycje. To pretend all kind of meaningless things to be meaningful. Aby udawać, że jakiekolwiek, że jakieś różnego rodzaju sprawy, które są powtarzane, które nie mają znaczenia, są dla takiej istoty znaczące. Do you know how much your gene suffers? Wiecie, jak bardzo cierpią wtedy wasze geny? You have to be honest to the meaning. Musicie być uczciwi względem tego znaczenia. Let me show you a very fascinating experimentation. Pozwólcie, że pokażę wam coś, co może być czymś nawet fascynującym. When we have a sugar, gdy do naszego organizmu dostanie się cukier, a gene in the pancreas, wtedy nasze geny w trzustce, which produces insulin, gets activated. Które mają za zadanie produkować insulinę, są uaktywnione. When I was in medical school, gdy studiowałem medycynę, we thought that the sugar is taken in. Myśleliśmy, że kiedy cukier jest spożywany, then it is absorbed, wtedy jest wchłaniany,
Then finally get into the bloodstream. I w końcu dostaje się do krwiobiegu. Then finally go to the pancreas. I wreszcie do trzustki dostaje się. Then insulin is produced. I wtedy dopiero wytwarzana jest insulina. But later on scientists found out that's not true. Ale później naukowcy odkryli, że wcale nie jest to zgodne z prawdą. It works just like this. To działa w taki sposób. This is normal insulin level. To jest normalny poziom insuliny. And at this point, a tutaj, you have some sugar. W tym miejscu spożywacie trochę cukru. And your tongue, i wtedy wasz język, says, oh, it's sweet. Mówi, o, to jest słodkie. And your brain says, i wtedy mózg mówi, is it sweet? To jest słodkie. Then it must be sugar. To w takim razie to musi być cukier. So this very moment, i w tym właśnie momencie, your brain perceives the meaning. Wasz mózg po prostu zauważa jakieś znaczenie. Then your brain i wtedy mózg zamawia międzymiastową do trzustki. Hello. Halo. Yes, this is pancreas. Tak, tu trzustka. Who is this? Kto mówi? I'm brain. Ja jestem mózg. I just noticed that sugar coming. Właśnie zauważyłem, że zbliża się cukier. Would you be ready to produce insulin? Czy mogłabyś przygotować się do wytworzenia insuliny? And pancreas says. I trzustka mówi. Dziękuję. And the pancreas begin to check out that if it can produce insulin properly. I wtedy trzustka zaczyna sprawdzać, czy rzeczywiście jest powód do tego, aby wytwarzać insulinę. Insulin is produced. I wtedy zaczyna wytwarzać insulinę. And pancreas makes sure that it's working. I trzustka upewnia się, czy to działa. So pancreas calls back to the brain. Więc trzustka znów odzwania do mózgu. Okay, we are ready now. I mówi, okay, jesteśmy już gotowi. Then sugar is absorbed here. Wtedy cukier jest wchłonięty do krwiobiegu. And this is like 5 minutes. I po 5 minutach, powiedzmy, w tym miejscu ma to miejsce. Potem tutaj mamy 10 minut. Okay, now 15 minutes. 15 minut. But finally, it's sugar reached the pancreas. I w końcu w tym miejscu cukier dociera do trzustki poprzez krwiobieg. Then pancreas begin to this time is not exactly correct. Okay. Ten zakres czasu nie jest taki do końca właściwy. This is actually much quicker. To właściwie ma miejsce wiele szybciej. And insulin is produced. I wtedy dopiero duża ilość insuliny jest wytwarzana w tym drugim etapie. So this is how our body works. To właśnie w taki sposób funkcjonuje nasze ciało w normalnych warunkach. Now we have some problem. Ale pojawiają się pewne problemy. There so many people use. Jest tak wielu ludzi, artificial sweetener, którzy stosują sztuczne słodziki, which taste exactly same as sugar, które smakują dokładnie tak jak cukier, but it's not sugar. Ale nie są cukrem. It's problem. I tutaj pojawia się problem. You know what is problem? Wiecie, na czym ten problem polega? And as someone drinks something, gdy ktoś pije coś takiego, there's no sugar, i tam nie ma żadnego cukru, it's only artificial sweetener, ale znajduje się tylko sztuczny słodzik. And says, wow, this is just like sugar. To wtedy język i mózg mówią, to jest cukier. Your brain says, sugar. I wtedy mózg mówi, cukier. And the brain calls pancreas. I wtedy znowu mózg dzwoni do trzustki. Cukier się zbliża. So pancreas says, okay. I trzustka mówi, dobrze. Okay, it works. Więc muszę wyprodukować trochę insuliny, przygotować się. Jesteśmy już gotowi. And brain says, więc mózg mówi, okay, it'll come soon. Dobrze, niedługo już pojawi się ten cukier. Pancreas, wait. Wtedy trzustka czeka. It's not coming. Ale ten cukier się nie pojawia. A half an hour later. I pół godziny później nothing comes. Nic nie pojawiło się w organizmie. And pancreas called the brain. A więc trzustka znów dzwoni do mózgu. There's no sugar coming. Nie ma przecież żadnego cukru. You know what brain says? I wiecie, co mózg mówi? Sugar came in. Przecież cukier pojawił się w organizmie. Pancreas, no, you're lying. Mówi, nie, ty kłamiesz. Confusion. Pojawia się zamieszanie. Your brain has to know everything. Wasz mózg musi wiedzieć wszystko. But between your body and the brain, ale pomiędzy waszym ciałem i mózgiem the miscommunication begin to develop. Pojawia się taka niewłaściwa komunikacja. I call this biological lie. Określam to mianem biologicznego kłamstwa. Biological lie. Biologiczne kłamstwo sets up the spiritual miscommunication. Które powoduje zachwianie takiego duchowego porozumiewania się. That's why I think it is not very good. I to dlatego uważam, że nie jest czymś naprawdę dobrym. To have this artificial meat, you know. Jeśli ktoś stosuje te sztuczne słodziki. Well, if you know this is not meat. Czy ewentualnie te substytuty mięsa. And I eat that sometimes. Ja czasami też spożywam coś takiego. But you know, sometimes you eat a certain artificial meat in the can. Czasami spożywacie jakieś substytuty mięsa, powiedzmy w puszce.
They're not exactly that healthy, really. To nie jest tak naprawdę zbyt zdrowe. They use too much salt and oil. Używa się do tego za dużo oleju, soli. And nutritionally not that well balanced. I brakuje tutaj też takiej równowagi, jeśli chodzi o zawartość składników odżywczych. But that's only fact. Ale to jest tylko fakt. But there is a bigger problem. Jest jeszcze tutaj większy problem. Because when you eat it, dlatego, że kiedy spożywacie to, i mówicie, ja lubię mięso i mam taki zastępczy pokarm. I cannot eat meat. Ale ja nie mogę jeść mięsa. But I like to eat meat so much. Ale tak bardzo chciałbym jeść mięso. And, why this tastes like meat? A to smakuje jak mięso. I love this food because it tastes like meat. Uwielbiam tę żywność, bo to smakuje jak mięso. There's a problem. Right? I wtedy pojawia się problem. It's legalism. I to jest czymś w rodzaju legalizmu. And legalism disturbs your genes. A legalizm wówczas niszczy wasze geny. Wpływa destrukcyjnie na nie. You eat this. Wow, this just like, tastes like meat. Więc jedząc to mówicie, o, to smakuje jak mięso. And your brain says, i wtedy mózg mówi, mięso. Meat. Mięso. The brain causes your stomach and pancreas. Wtedy mózg telefonuje do żołądka, do trzustki. Meat coming. I mówi, mięso się zbliża. And they're waiting. I wtedy trzustka i żołądek czekają. There's no meat that's coming. Ale nie ma żadnego mięsa, które miałoby się pojawić. You can enjoy it once in a while. I wtedy raz na jakiś czas oczywiście możecie pozwolić sobie na coś takiego. But don't ever think it is right thing to do. Ale nie myślcie nigdy, że to jest właściwe postępowanie. And don't ever think it make you righteous. I nigdy nie myślcie, że takie postępowanie sprawia, że jesteście sprawiedliwymi osobami. Because you haven't really had your appetite completely changed. Dlatego, że tak naprawdę wasz apetyt się jeszcze nie zmienił. So, whenever I eat that, kiedykolwiek ja to jem, oh, this is not bad. Mówię sobie, no, to nie jest złe. I never think, ale nigdy nie myślę, I'm righteous. Jestem sprawiedliwy. Because I don't eat meat. Dlatego, że nie jem mięsa. If you think that way, jeśli w ten sposób myślicie, then Satan will work on to wtedy szatan będzie oddziaływał na wasze geny. Because that's exactly what Satan wants you to think. Bo właśnie dokładnie tak szatan chce, abyście myśleli. And I sometimes say this. Już czasami mówię tak. Let's say you invited Jesus to your dinner table. Powiedzmy, że zapraszacie Jezusa na obiad. And you love to have meat. I bardzo chcielibyście mieć mięso. But you know that Jesus will not eat meat. Ale wiecie, że Jezus nie jadłby mięsa. So you have a lot of good, you know, artificial meat. Więc przygotowujecie posiłek z taką dobrą żywnością, która jest substytutem mięsa. And, you say to Jesus, i mówicie do Jezusa, Jesus, isn't this look like the meat? Czy to nie wygląda jak mięso? And Jesus will say, a Jezus yes, mówi, tak, it really look like to meat. Naprawdę wygląda jak mięso. And, you say, a wy mówicie, but it is not meat. Ale to nie jest mięso. How Jesus will feel with you? Jak czułby się wtedy Jezus? Probably Jesus will say to you. Prawdopodobnie Jezus powiedziałby wtedy, my son, mój synu, I can change your appetite. Ja mogę zmienić twój apetyt. We're not just simply supposed to change food. My nie powinniśmy jedynie dążyć do tego, aby zmieniać żywność. God can change our appetite. Ale raczej do tego, aby Bóg zmienił nasz apetyt. Because our appetite belong to the genes. Dlatego, że nasz apetyt ma związek z genami. God can change our genes. A Bóg może zmienić geny. And change appetite. I w ten sposób apetyt. Yeah, that's how. It is sign that we are changed. I to właśnie świadczy o tym, że my możemy być zmienieni, albo jesteśmy zmienieni. Just because food is changed. Ale nie dlatego, że żywność jest zmieniona. Nie o to tutaj chodzi. Does that mean that your genes has been changed? Czy to oznacza, że wasze geny już zostały zmienione? Not necessarily. Niekoniecznie. See, that's the key point. To właśnie jest kluczem do całej tej sytuacji. Let's say if this kind of phenomena happens again and again. Jeśli to zjawisko często ma miejsce, even when you had a real sugar, to jeśli spożywacie coś, co zawiera prawdziwy cukier, to co wtedy się stanie? Where is that sugar? I mózg mówi cukier. And your pancreas says, a wasza trzustka mówi, we don't care. Mnie to już nie obchodzi. It's been wrong so many times. Tyle razy mózg mnie nabrał. And there's going to be a separation between body and the mind. I coś takiego powoduje, że pojawia się rozdział pomiędzy mózgiem i ciałem. We begin to have a dualistic mind. I wtedy pojawia się taki rozdwojony mózg. And this is what Satan trying to achieve. I to właśnie do tego dąży szatan. Dualism in our life. To jest takie rozdwojenie w naszym życiu. Our mind and body disagree each other. Nasz mózg i ciało ciągle są w niezgodzie. God wants to unify this. A Bóg chce je zjednoczyć. Satan calls the separation.
A diabeł powoduje rozdział. That means death. Czyli śmierć. So our health message is much more important than you really think. Tak więc nasze poselstwo zdrowia jest o wiele ważniejsze niż wam się wydaje. And so water is. Tak więc woda jest actually important. Niezwykle ważna. Now, you know, water has some kind of mysterious power. Woda posiada też swego rodzaju tajemniczą moc. Power. Moc. I came back from work. Wróciłem z pracy. I was tired. Byłem zmęczony. Stressed. Zestresowany. And my wife had nice water in my bathtub. A moja żona przygotowała mi kąpiel. Honey, i powiedziała: kochanie, get into bathtub. Wejdź sobie do wanny. And rest. I odpocznij. So I said, dziękuję. Wtedy powiedziałem: dziękuję. And I walk into the bathtub. I szedłem sobie do wanny. As I was being submerged. I jak zanurzyłem się w tej ciepłej wodzie. Powiedziałem: Why? Dlaczego? What is happening in my body? Co się działo w moim ciele? Do you know what's happening in your body? Wiecie, co się działo w moim ciele? All kind of gene is activated. Wszystkie geny zostały aktywnione. Endorphin gene. Gen endorfiny. Serotoniny. Dopaminy. And you feel so, wszystkie geny mówią: That's why it even make you sound. To właśnie dlatego wydajecie ten dźwięk. Why? Dlaczego? But you know, ale wiecie, you cannot say że nie możecie powiedzieć in the empty bathtub. Jeśli wejdziecie do pustej wanny. You know it is water. Wiecie, że to woda powoduje. Did water came into your body? A czy ta woda wniknęła do waszego organizmu? No, you're simply feeling. Nie, wy feeling. Po prostu czujecie tę wodę. Feeling the water. Czujecie ją tylko. Why? Dlaczego? It seems to be there is some power. Wygląda na to, że ta woda może mieć jakąś moc. Well, John Kellogg said. Doktor Kellogg, John Kellogg powiedział. I think this is a fatal mistake, Kellogg. I myślę, że to był taki śmiertelny błąd, jaki on popełnił. Kellogg said there is power in the water. Kellogg powiedział, że w wodzie jest moc. You know, this is the way he became pantheist. I to właśnie była droga, którą on podążał do panteizmu. Water has no power. A woda przecież nie ma żadnej mocy. But it looked like water has power to activate gene, right? Ale wygląda na to, że ona ma taką moc, uaktywniając geny. What John Kellogg said is fact. To, co powiedział Kellogg, było faktem. Water has power. Że woda posiada moc. That's why he began to say there's a power. I dlatego on zaczął mówić, power in the tree. Że w drzewie jest moc. That's how he became pantheist. I w ten sposób został panteistą. How can you avoid this? Jak można tego uniknąć? Where is power coming from? Skąd pochodzi ta moc, to activate gene? Która uaktywnia gen? It must be coming from God. Ona musi pochodzić od Boga, a nie wody. When we look at the beautiful lake. Gdy spoglądamy na piękne jezioro. Oh, last summer I enjoyed the Zatoni. Ostatniego lata w Zatoniu cieszyłem się takimi widokami. Every morning. Każdego dnia rano. I walked. Spacerowałem sobie. I went sobie to canoeing. I pływałem na łódce też. I jogged. Biegałem też. And the sunset was beautiful. I ten zachód słońca był taki piękny. Every time I went out, I każdego razu, gdy wychodziłem, to widziałem, mówiłem: Oh my Jesus, i wszystkie moje geny mówiły: When we have come in contact with water, gdy nasze ciało wchodzi w kontakt z wodą, I told you, ma miejsce coś takiego. I told you about the fact of the water. Powiedziałem wam o fakcie związanym z wodą. Now we come to the truth of the water. Ale teraz już mówimy o prawdzie związanej z wodą. The truth of the water. Dlatego, że prawda o wodzie. There's power. Mówi o mocy. But is it the power belong to the water? Ale czy ta moc należy do wody? No. Nie. You know why? Wiecie dlaczego? Our genes respond to the water. Nasze geny reagują na wodę. You know why water look like water itself has a power? Wiecie dlaczego woda wygląda na coś, co posiada moc? It's not because water has the power. To nie dlatego, że faktycznie ta woda posiada moc. It's because of the meaning of the water. Ale jest tak z powodu znaczenia tej wody. Meaning of the water. Znaczenie wody. What does water mean to you? Jakie ma dla was znaczenie woda? Just like this. O to właśnie tu chodzi. I used to receive lots of love from my maternal grandma. Ja odebrałem wiele miłości od mojej babci ze strony mamy. She's buried
40 years ago. Ona zmarła już 40 lat temu. In Korea. W Korei. 40 years ago. 40 lat temu. But even today, ale nawet dzisiaj, I'm in Poland. Pomimo tego, że jestem w Polsce, I'm talking to you about my grandmother. Gdy mówię wam o mojej babci, mój gen jest uaktywniony. My grandma. Moja babcia. My grandma body is all become dust. Ciało mojej babci już stało się prochem. But love, she loved me. Ale miłość, którą mnie miłowała, is still powerful. Nadal posiada moc. It still exists. Nadal istnieje. Wow, that's love. To właśnie jest miłość. Love has a very high energy. Miłość posiada wielką energię. Do you know what happens when something have high energy? A wiecie, co się dzieje, gdy coś posiada wielką energię? When speed become very, very, very high speed? Gdy jeszcze dodatkowo porusza się z dużą prędkością? It defies time. Wtedy wykracza poza czas. It's beyond the time and space, right? Wykracza poza czas i przestrzeń. Yes. And the love is so powerful. I ta miłość posiada wielką moc. Very high speed. I wielką prędkość. The love can run around the earth. I ta miłość potrafi krążyć wokół Ziemi. Maybe 10,000 times per second, you know. Może 10 tysięcy razy na sekundę. That's why even my grandma's body is gone. I to dlatego, pomimo tego, że ciało mojej babci już nie istnieje, her love energy just still. Ta energia jej miłości krąży gdzieś wokół going Ziemi. Around earth. Krąży wokół so Ziemi. Whenever I say, oh my grandma. Tak więc kiedykolwiek myślę o mojej babci, mówię o mojej babcia, to wtedy moje geny są uaktywnione. Look, it's very easy to understand. Jest to czymś bardzo łatwym, aby zrozumieć chalk, to. To jest kreda. I throw this chalk with very low energy. I rzucę ten kredens z nakładem niewielkiej ilości energii. Ona po prostu spadła. It stops immediately. I natychmiast zatrzymała się. But if I give a little bit more energy, ale gdybym włożył to trochę więcej energii, well, it drops a little later, right? To spadła nieco później. Okay, more energy. A gdybym z większą siłą rzucił ją, well, it takes a lot longer time. To wtedy leci znacznie dłużej. If I throw like this, a gdybym jeszcze mocniej rzucił, to wtedy leciałaby right? długo. And my grandma's love. I miłość mojej babci. It's still going. Również ciągle jeszcze love has a high energy. Istnieje. Dlatego, że w miłości zawarta jest duża energia. I think this is why people think there is a soul. To dlatego myślę, że ludzie uważają, iż istnieje coś takiego jak dusza. There's no soul. Nie ma czegoś takiego. No. Grandma cannot come back to me. Mm-hmm. Ta dusza nie może do mnie wrócić. But grandma's love is still with me. Ale to miłość babci istnieje. People feel that. I ludzie to odczuwają. The genes feel that. Może ich geny to odbierają. That's why they think grandma can come back. To dlatego wydaje im się, że babcia może wrócić. Bible does not teach that. Ale Biblia nie naucza czegoś takiego. And the love, ale miłość endures forever. Istnieje na zawsze. So this is an entirely different concept from the soul. Okay. Więc to ta koncepcja bardzo różni się od tych koncepcji związanych z nieśmiertelnością duszy. And this is the confusing point between the soul. I to właśnie w tym miejscu pojawiają się takie nieporozumienia odnośnie tego zagadnienia. Ale dlatego właśnie z tego powodu musimy widzieć różnicę. I z chwilą, kiedy zmarła moja babcia, to jej miłość nie zniknęła. Ona ciągle istnieje. Ale to nie ma nic wspólnego z duszą. It's simply my grandma's love. To po prostu miłość mojej babci. So whenever I say grandma, więc kiedykolwiek mówię babcia, my grandma does not have power. To moja babcia nie ma tej mocy. But the meaning of the grandma. Ale znaczenie tego słowa babcia. Ah, she loved me. O, ona mnie kocha. And my genes again. I wtedy moje geny znów są uaktywnione. No, water is. Wiecie, czym jest woda? We are born in the water. My urodziliśmy się, przyszliśmy na świat w wodzie. When you begin to form yourself in the mother's womb. Gdy wy jeszcze jako komórka, jako płód zostaliście uformowani w łonie matki, you are inside the water. To przecież znajdowaliście się w wodzie. Therefore, water is my home. Dlatego woda jest naszym domem. Water is my mom. Woda kojarzy nam się z mamą. Water is love. Woda to miłość. That's why our scripture uses water. Dlatego właśnie Pismo Święte używa słowa woda. As a word of God. Jako słowo Boże. Because there where we came from. To dlatego, że właśnie stamtąd się wywodzimy. Our Holy Spirit. Duch Święty również występuje pod postacią wody. Is expressed as water. Jest wyrażony właśnie pod postacią because, wody. Because that's where we came from.
Dlatego, że właśnie stamtąd pochodzimy. It means love of God. I oznacza to miłość Bożą. So that's why when we are inside water, i to właśnie dlatego, kiedy znajdujemy się w wodzie, it is God sends that power to wtedy activate Bóg posyła moc, która uaktywnia nasze geny. To preserve the meaning of the water. I aby zachować to znaczenie wody. In other words, czyni to Bóg. God assigned, mówiąc inaczej, the special meaning, Bóg obdarzył to takim specjalnym znaczeniem. To the water. Obdarzył wodę takim znaczeniem. So whenever we come in contact with water in any form, dlatego kiedykolwiek, pod jakąkolwiek postacią, whenever we look kontaktujemy at the water, się z wodą albo patrzymy na wodę, whenever we look na at the wodospad, whenever we look at the waterfall, spoglądamy na piękny wodospad, lake, jezioro, God is activating our gene. Wtedy Bóg uaktywnia nasz gen. It is not the water is activating our gene. Ale to nie sama woda uaktywnia nasze geny. And it's because the meaning of the water. Dzieje się tak poprzez znaczenie, jakie posiada woda. When you look at water, kiedy spoglądacie na wodę, when you listen to the waterfall, gdy słuchacie dźwięku wodospadu, when you feel the water with your skin, gdy odczuwacie wodę poprzez skórę, you can activate your gene. To wtedy wasze geny są uaktywnione. How much more, o ile bardziej, when you drink it, gdy pijecie wodę. And when your stomach and intestine is feeling the water. I gdy wasz żołądek i jelita są wypełnione wodą. When the water is absorbed into the blood vessel. Następnie ta woda jest wchłonięta przez naczynia krwionośne. All your blood cells. To wtedy wszystkie wasze naczynia krwionośne. The blood cells, white blood cells. Białe ciałka krwi, również krwinki czerwone. And I'm thinking that they're oh, water is coming. To wtedy myślę, że one wszystkie mówią, o, woda znów się zbliża. Just like you take shower in the morning. I ma miejsce coś podobnego, jak w przypadku, gdy bierzecie prysznic rano i mówicie, all the genes in every single cell. Wszystkie geny w każdej pojedynczej komórce feel the love of God. Odczuwają miłość Bożą. That's how God works. I to właśnie w ten sposób Bóg pracuje. Water is specially assigned by God. Woda została specjalnie zaprogramowana przez Boga. We're not the only one who's born in the water. My nie jesteśmy jedynymi istotami urodzonymi w środowisku wodnym. When you look at the Genesis chapter 1, gdy czytacie początkowe fragmenty pierwszej księgi Mojżeszowej, when God was creating the earth, gdy Bóg stwarzał ziemię, there was nothing. Nie było jeszcze wtedy nic. It was void. Wszystko było nicością. It was dark. Pustka, ciemność. It's empty. Wszystko było takim pustkowiem. But in that dark and empty space, ale w tych ciemnościach, pustce, in the space, in which space, przestrzeni, where the earth is going to be created, w przestrzeni, w której miała być stworzona ziemia, what was the surrounding? Co znajdowało się w tej przestrzeni? Water. Woda. Then the Spirit of God, i wtedy Duch Boży, was hovering on the space, unaszał się nad, surface of the water, nad powierzchnią wód. The same thing. Tu chodzi o to samo. When we are being pregnant, gdy kobieta jest w ciąży, the Spirit of God came, wtedy Duch Święty nadchodzi activating i uaktywnia, dokonuje pewnych zmian, creating you and me, stwarzając ciebie i mnie. Water drinking is tak więc meaningful. Picie wody ma duże znaczenie. It is important factually, jest to ważne pod względem faktu, but it is very meaningful act. Ale jest to bardzo znaczący akt. So drinking water, tak seven więc, to eight glasses a day. Picie wody w ilościach 7 do 8 szklanek dziennie. You know what it means? Wiecie, co to znaczy? You are with God all the time. Że cały czas jesteście z Bogiem. You are depending upon God all the time. Że cały czas jesteście uzależnieni od Boga. Every single cell is hydrated by the, każda wasza komórka jest nawodniona przez wodę. Holy Spirit. I jest dotknięta przez Ducha Świętego. I think one of the most practical important point of our health message. Myślę, że niezwykle ważną częścią naszego poselstwa zdrowia establishing good water drinking habit. Jest pamiętanie o tym, aby wyrobić w swoim życiu taki nawyk picia wody. I've seen many church members saying this. Rozmawiałem z wieloma członkami kościoła, którzy mówili: I don't eat meat. Ja nie jem mięsa. Never. I don't. Nigdy nie jem mięsa. And they think they're doing good job. I myślą, że oni są sprawiedliwi. But they never drink water. Ale nigdy nie piją wody. You know what it means? Wiecie, co to znaczy? They are legalistically very correct. Że pod względem legalistycznym są poprawni. But they are not soft enough. Ale nie mają takiego miękkiego, wrażliwego serca. Because they don't drink water. Do tego, aby pić wodę.
They are not with the Holy Spirit all the time. Nie są blisko Ducha Świętego przez cały czas. The meaning is important. Tak więc to znaczenie jest czymś bardzo ważnym. So if you drink water, the first thing in the morning, as soon as you wake up. Jeśli pijecie wodę rano, jak tylko się obudzicie. This is such a meaningful act. To w tej czynności zawarte jest duże znaczenie. Your genes, all the genes in your body says. Wszystkie geny w waszym ciele mówią wtedy. Woda znów się pojawi. Instead, if you drink a cup of coffee, your genes inside says. Jeśli pijecie kawę, to wtedy te geny mówią. What is this? Co to jest? Water give you well rested feeling. A woda daje wam odczucie odpoczynku. Do you know what the nickname of the Holy Spirit is? Wiecie, jakie jest przezwisko Ducha Świętego? Comforter. Pocieszyciel. Comforter. Pocieszyciel. Water is very comforting. Woda jest czymś, co pociesza. God really give meaning to the water as Holy Spirit. Bóg nadał wodzie takiego właśnie znaczenia, które nawiązuje do wpływu Ducha Świętego. So whenever you see the scripture, tak więc kiedykolwiek czytacie Pismo you Święte, have to be comfortable. To musicie czuć się wygodnie. This is wonderful. To jest cudowne. I love it. Ja uwielbiam to. Just like you are embraced by your husband. Tak jakbyście byli przytuleni przez swojego męża. And you say, I mówicie, And we have to have a lot of ahs in our life. I w naszym życiu powinno być dużo takich ah. Well, a very cold day. Pomimo tego, że może być zimny dzień. You get into your comforter, into bed. To udajcie się wtedy do swojego pocieszyciela. It's getting warmer. I wtedy ogrzejecie się. I powiecie ah. The ah is very good for health. To ah jest niezwykle ważne dla zdrowia. Comforted. Dlatego, że pociesza. Loved. I jest w tym wiele miłości. Now you know the truth of water. Tak więc teraz już znamy prawdę o wodzie. It's a mysterious power. Jest w tym jakaś tajemnicza moc. God endowed onto the water. Z którą związek ma Bóg. It is the same as the power of Holy Spirit. I jest to tym samym, co moc Ducha Świętego. So when you drink water, tak więc kiedy pijecie wodę, first thing in the morning, pierwsza czynność rano, two glasses water. Dobrze byłoby wypić dwie szklanki wody. Because all night long you haven't drink. Dlatego, że przez całą noc w ogóle nie piliście wody. Your body has been deprived of water for a long time. I w waszym organizmie brakowało wody przez długi czas, więc wypijcie dwie szklanki. It is good not to drink water during the meal. Dobrze jest nie pić wody podczas posiłków. If you drink water during the meal, jeśli pijecie wodę w czasie posiłku, then you can dilute. To wtedy będziecie rozrzedzać your stomach content, zawartość waszego żołądka, like a digestive enzymes, na przykład enzymy trawienne, kwas solny. It can sort of interfere your digestion. I to może spowodować pewne zaburzenia trawienne. So it is good to drink water before, at least before half an hour before you eat breakfast. Dobrze jest pić wodę przynajmniej pół godziny przed śniadaniem. And then after the meal. A następnie po posiłku. At least half an hour after. Przynajmniej pół godziny po posiłku. But the one hour after is better. Ale lepiej jest pić później wodę, na przykład godzinę po posiłku. Then between the breakfast and lunch. A następnie pomiędzy śniadaniem i obiadem. Two more glasses. Znów możecie wypić dwie szklanki wody. Then in the afternoon, same way, two more glasses. Podobnie po południu dwie szklanki. In the evening. I wieczorem. One or two glasses. Jedna lub dwie szklanki. Then you can be pretty busy to go to the bathroom, you know? I wtedy może często będziecie udawać się do toalety. Your kidney will be very happy. I wasze nerki będą szczęśliwe. To cleanse your blood. Dlatego, że będą mogły skutecznie oczyszczać waszą krew. Everybody's kidney is very strained. Nerki bardzo często wykonują bardzo ciężką pracę. Because we're not providing sufficient amount of water. Szczególnie wtedy, kiedy nie dostarczamy im odpowiedniej ilości wody. So kidneys are always trying so hard to preserve the water while they are cleaning the blood. Tak więc nerki robią wszystko w takiej sytuacji, żeby zachować jak najwięcej wody. So this water drinking habit is very important. Tak więc ten nawyk picia wody jest bardzo ważny. I know in practicing our health messages. Wiem, że praktykując to poselstwo zdrowia, those who do the regular exercise, te osoby, które regularnie wykonują ćwiczenia fizyczne and drinking water regularly, i regularnie piją wodę, are much healthier person, są o wiele zdrowszymi osobami than those people who eat food exactly, niż ci, którzy dbają o to, by spożywać tylko zdrową żywność, and don't do the exercise, ale nie wykonują ćwiczeń and not fizycznych drinking sufficient amount i nie piją dostatecznych ilości wody. They're usually the people who are so worried
worried about their own health. Zwykle to są osoby, które bardzo boją się o swoje zdrowie. When I am asked to just simply one, gdy ktoś pyta mnie, abym dokonał wyboru pomiędzy jednym i drugim, would you eat anything you like but to do the regular exercise? Czy wybrałbyś spożywanie tylko zdrowej żywności, czy ewentualnie same ćwiczenia fizyczne? Or you eat very healthfully but no exercise. Albo ćwiczysz, albo spożywasz zdrową żywność, a nie ćwiczysz fizycznie. If I have to choose only one, i musiałbym wybrać tylko jedno rozwiązanie, I'll choose to do the exercise, eating anything I want. To wtedy wybrałbym ćwiczenia fizyczne i spożywanie czegokolwiek. To jest, uważam, o wiele zdrowsze rozwiązanie. Exercise is very important. Ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne. And we just did a stretching. I my też wykonujemy takie ćwiczenia rozciągające. And you know, we only did for 15 minutes. My ćwiczyliśmy dzisiaj tylko przez 15 minut. But you feel totally different. Ale i tak czujecie się teraz dużo lepiej. If you've been just talking about this and that for 15 minutes. A gdybyście w tym czasie rozmawiali sobie o tym i o tamtym przez te 15 minut, your genes has never been activated like wtedy wasze geny nie byłyby uaktywnione. And you know what else it happens? I wiecie, co się wtedy dzieje? Let's say this is a muscle of the heart. Powiedzmy, że to jest mięsień sercowy. And there is a blood vessel. A tutaj znajduje się naczynie krwionośne. We call it the coronary artery. Czyli to jest naczynie wieńcowe serca. And this comes into the muscle. I to naczynie wieńcowe wnika w głąb mięśnia sercowego. And they need to branch out. I pojawiają się takie jego rozgałęzienia. So, these are the invisible blood vessels. To są naczynia krwionośne niewidoczne. Who has the healthy heart? Kto ma zdrowe serce? It's those who has good branching. Distribution of this blood. Ci, których te naczynia krwionośne są dobrze rozgałęzione. These people, they can jog. Są to właśnie osoby, które biegają, but they never get short of breath. I nigdy nie mają takiego krótkiego oddechu. The oxygen is well supplied to the muscle cells. Dlatego, że tlen jest dostarczany w odpowiednich ilościach do mięśnia sercowego. It's not just the heart muscle alone. To nie chodzi tylko o sam mięsień sercowy. Same way in the leg muscle. To samo w przypadku jest mięśni nóg, in the lung, wątroby, płuc, everywhere. Wszędzie. And you know, the scientists recently found out. Naukowcy ostatnio odkryli. We need to have this blood vessel just longer and longer. Że te naczynia krwionośne im są dłuższe, tym lepiej. And more branching. I powinny mieć jak najwięcej tych odgałęzień. How this happens? A wiecie, w jaki sposób można te naczynia krwionośne rozwijać? Muscle cells here. Mięsień sercowy. Do not have a blood vessel reached here. Tutaj jeszcze nie jest tym mięsień sercowym, do którego dotarło to naczynie krwionośne. If this muscle cell is not being used, jeśli to naczynie krwionośne nie było w ogóle wykorzystywane, then this muscle cell doesn't do very much. To wtedy ten mięsień sercowy nie funkcjonuje zbyt dobrze. We don't need blood vessel. My nie potrzebujemy naczyń krwionośnych. Dlatego, że ta osoba nigdy nie ćwiczy fizycznie. But if you begin to use, ale jeśli zaczynacie to robić, wtedy ten mięsień sercowy mówi, że to naczynie krwionośne jest nam potrzebne i musi zbliżyć się. There's a gene in the muscle cell. I tutaj w tym mięśniu sercowym znajduje się gen w komórce mięśnia sercowego. And this is activated. I on jest uaktywniony. Then it produces very interesting chemical substance. Wtedy wytwarza ten gen bardzo ciekawą substancję. And this chemical substance is called angio. Ten związek jest nazwany przez naukowców angiogeniną. Angio means a blood vessel. Angio odnosi się do naczynia krwionośnego. Then it comes to the blood vessel. I ten związek dociera do naczynia krwionośnego. And this blood vessel is now saying, they're calling us. I to naczynie krwionośne teraz zaczyna rozpoznawać, że mięsień sercowy je wzywa. So it goes like this. Więc wydłuża się i sięga do mięśnia sercowego. So when this gene is activated. I kiedy ten gen jest uaktywniony? When you use that muscle. Jeśli wy używacie tego mięśnia sercowego. So, it is kind of dangerous. Tak więc jest czymś niebezpiecznym. That you have been in sitting sedentary position for a long time. Jeśli wy znajdujecie się w pozycji siedzącej przez długi czas. And you took a nap. I albo robicie sobie drzemkę.
I traveled a lot in the airplane. Ja dużo podróżuję w samolocie, siedząc. Then you know what happened? I wiecie, co się wtedy dzieje? Blood vessel says. Naczynie krwionośne mówi. This guy never moves. Ten gość nigdy się nie rusza. Why we have to waste? Dlaczego mamy marnować? All this supply of oxygen when this guy is not moving at all. Cały ten tlen, skoro ten facet się w ogóle nie rusza. That's why it is very important even in the airplane. To dlatego jest czymś bardzo ważnym nawet w samolocie. Even though you when you're sitting. Nawet jeśli siedzicie. At least like every 6 hours or przynajmniej raz na jakieś 5-6 godzin. Whenever you have a little time, what you feel like. Albo right? Kiedykolwiek macie trochę czasu. You know, look at the puppies. Popatrzcie na psy, zwierzęta domowe. Your cats. Koty. Whenever they took a nap. Kiedykolwiek one zdrzemną się trochę. No, what do they for the first time when they wiecie, co robią po przebudzeniu? Stretching. Wykonują ćwiczenia rozciągające. God programmed that program in the gene. Bóg zaprogramował ten program w genach tych zwierząt. They didn't lose that program yet. Te zwierzęta jeszcze nie straciły tego programu. But you know, for we human being, ale wiecie, my ludzie, we're losing that instinct. My tracimy ten instynkt. It was God's intention. To było zgodne z Bożą intencją. For everyone to stretch after the long term rest. Aby każdy wykonywał ćwiczenia rozciągające po dłuższym odpoczynku. So every time after the lecture. Więc za każdym razem po wykładzie. You have to do a little bit of stretching yourself. Powinniście sami trochę się porozciągać. And when you do that, make sure you breathe. I gdy to czynicie, pamiętajcie, aby oddychać. Like this. W ten sposób. It's very good for you. To jest bardzo dla was korzystne. If you do that, you'll know. Jeśli będziecie to robić, this is God's original program. To będziecie wiedzieć, że to jest ten pierwotny Boży program. Finally, this sleeping, stretching gene. I w końcu ten śpiący gen rozciągania. Stretching is another kind of behavior, isn't it? A rozciąganie jest jakimś innym rodzajem zachowania. You saw even fruit flies, behavior to mate. Widzieliście, że nawet muszki owocowe zachowują się w odpowiedni sposób, aby dojść, aby doszło do tego parzenia się. It has been originally programmed by God. Dlatego, że to zostało pierwotnie zaprogramowane przez Boga. In their gene. W ich genach. So the stretching is a very rozciąganie important behavior. Jest czymś bardzo ważnym. But we've been forgetting that. Ale my zapominamy o tym. So it is so even in the airplane. Tak więc nawet w samolocie. You know, I at least I do like a coming to Poland. Tak więc gdy ja lecę samolotem do Polski. From Korea to Paris. Z Korei najpierw do Paryża. It takes 12 hours. No, zabiera mi 12 godzin. Okay. So after 6 or 7 hours. Tak więc po 6 czy 7 godzinach. I go back where there's some spaces. Udaję się tam do tyłu, gdzie jest trochę więcej przestrzeni. And I begin to i zaczynam ćwiczyć fizycznie. Then all my muscles and genes. I wtedy yes. Moje wszystkie mięśnie, geny w komórkach mówią tak. How much it is exercise, you know, stretching. In terms of consuming the calories. Jak ważne są takie ćwiczenia fizyczne, jak rozciąganie w odniesieniu do kalorii? You don't consume that much calories by stretching. Nie spalacie zbyt dużo kalorii przez takie rozciąganie. But the meaning of the stretching. Ale znaczenie takiego rozciągania. The message of the stretching. Poselstwo, które jest w tym zawarte. To the sleeping gene. Które jest przekazywane tym śpiącym genom. Is very powerful. Jest czymś, co posiada wielką moc. I don't know about in Poland. Nie wiem, jak to jest w Polsce. But in Korea, ale w Korei. People mind other people so much. And so whenever I do begin to do the exercise in the airplane. Tak więc kiedykolwiek zaczynam ćwiczyć w samolocie. Some people do this. Niektórzy ludzie robią tak. And I can see that, you know. I ja to mogę widzieć. And do you know what I do? I wiecie, co ja wtedy robię? And I'm expecting they are going to look back and laugh. Zawsze oczekuję, że oni będą się oglądać do tyłu i śmiać się ze mnie. Więc ja robię w ten sposób, albo nawet tak bardziej intensywnie ćwiczę. They look back. Oni się wtedy oglądają co chwilę. Do you know what I do? I wiecie, co wtedy robię? Dzień dobry. And they never look at me again. Ja you know. Nigdy znowu nie oglądają just się do tyłu. Dzień dobry, you know? Tylko powiem dzień dobry. How are you doing? Jak się macie? And then, wtedy oni boją się obejrzeć do tyłu. So you have to conquer them. Tak więc musicie to pokonać. You know? You just say dzień dobry. Po prostu yeah. Powiedzcie dzień dobry. So no problem. I nie ma wtedy problemu. Don't feel that
ashamed. Nie czujcie się jacyś zawstydzeni z tego powodu. When you practice God's will, dlatego, że gdy wy postępujecie zgodnie z wolą Bożą, ćwiczycie się w tym, you have to be bold, to musicie być odważni. Because you're doing something right. Dlatego, że robicie coś, co jest dobre, właściwe. Then you do, you know, some, I do that for about 20 minutes. I wykonuję takie ćwiczenia, powiedzmy, przez 20 minut. Good. I wtedy czuję się o wiele lepiej. My genes, yes. I wszystkie moje geny mówią tak. It is not the calorie is the point issue. To nie chodzi tutaj o kalorie. It's the meaning, ale is o znaczenie tego, co robię. I am alive. Jestem żywy. And then I come back and drink water. I wtedy wracam i piję sobie wodę. And that's why I don't feel like that tired. You know, no to I, dlatego I, ja I nie czuję się like taki I'm zmęczony. Tired. I nie wygląda nawet na I'm zmęczonego. Always refreshed. Zawsze czuję się tak świeżo. Whenever after the lecture I go back home, i kiedykolwiek night, po wykładzie wracam do domu, yeah. Wówczas rozciągam się. I have water. I piję wodę. Hmm? Ile razy? God sent me iskra. Bóg posyła mi iskrę. So you don't have to do it for 15 minutes. Tak więc nie musicie tego robić przez 15 minut. Sometimes I, you know, I've been studying with my computer. Czasami piszę sobie. It's been 2 hours. Przez jakieś 2 godziny. Then I wanna turn off my computer. I wtedy wyłączam komputer. I'm in hurry to go to some else. I zaraz widzę, że muszę się spieszyć, aby udać się do jakiegoś innego miejsca. So when you finally turn off the computer, there is about what 30 seconds, right? I gdy zamykacie komputer, macie akurat 30 sekund. For your computer completely turned off. Zanim ten komputer zostanie całkowicie wyłączony. Sometimes I just turn on the computer. Więc po prostu wyłączam komputer. Before I get into the study. Czy włączam komputer i zanim zacznę pisać, to nie siedzę sobie i czekam bezmyślnie, aż pojawi się obraz. Ale po prostu ćwiczę sobie, czekając. Then when it is fully come on, i wtedy, gdy już program się otworzy, to zaczynam pisać. It has to be part of your instinct. To musi być związane z waszym instynktem. God built in that gene into us. Bóg właśnie umieścił w waszych genach taki instynkt. We want to recover. I my musimy to odbudować. The wonderful genes, ten cudowny the wonderful instinct, instynkt. Back. Który znajduje się w genach. Into our daily life. Tak, aby on znów został nam przywrócony. You know what that means? Wiecie, co to znaczy? We're beginning to recover. Że my the original shape of the Adam. Znów dążymy do tego, aby przywrócony został ten oryginalny, pierwotny kształt Adama. You know what that means? Wiecie, co to znaczy? We're beginning to recover. My zaczynamy the original temple of God. Przywracać właśnie to pierwotne znaczenie świątyni Bożej. This is the purpose of our health messages. To jest właśnie cel naszego poselstwa zdrowia. Amen. Amen. Amen.